Siema ludziska. Słuchajcie, muszę oddychnąć, bo mi aż niedobrze. Kryminal policaj, czyli że taka policja po cywilnemu w Niemczech, zabezpieczyła Renault Twingo. No, takiego syfu w samochodzie, takiego złomu, jak on ma tutaj na pace, pokażę wam zaraz. To w życiu nie widziałem. To musiał naprawdę chory psychicznie człowiek tym jechać. Nie rozumiem, bo no, normalny człowiek, nie wiem, ale wiecie co, napiszcie mi w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Według was, kto tym mógł jechać? Bo ja tego człowieka osobiście nie widziałem. Ja przyjąłem tylko samochód odebrać, bo trzeba go na przegląd zawieźć, żeby go posprawdzali, no bo samochód ci nie nadaje do jazdy, no. Musiałem w nim jechać, bo tak zaparkowany był dziadowsko, że po prostu musiałem się nim kawałek przejechać. Na szczęście, wiecie co, do tego to mam takie gumowe rękawice. Na szczęście mam maskę zawsze jeszcze przy sobie, bo smród taki niemożliwy, po prostu niemożliwy. Śmieci, po prostu samochód zawalony śmieciami. Coś strasznego. O, ludzie, nie rozumiem tego. Powiem wam, wiecie co, no, też jestem bardzo często zły na policję, robią coś złego, ale w tym przypadku naprawdę taką robotę zrobili, że temu facetowi zabrali ten samochód. Naprawdę. Zero litości w takim przypadku. Szyba pęknięta, technicznie złom i wysypany w środku cały śmieciami. Katastrofa. Ohydny. Ohydny po prostu. Dobra, ale nie będę wam marudził. Obejrzyjcie sobie to, jak to wygląda. Patrzcie. Porysowany cały, cały pognieciony. No niestety od spodu wam nie pokażę, bo jest... No już jest na ziemi, ale też jest cały pognity. Gniotki. Słuchajcie, takie coś, jak jesteście w Niemczech, taki zderzak jak odchodzi, samochód wam zatrzymają, ponieważ ostry przedmiot wystaje na zewnątrz, poza obrys samochodu. Pamiętajcie, jak wam coś wisi, drutem przykręćcie, żeby tak nie było. Zobaczcie teraz w środku, jak tam wygląda. Lampa na przykład, o, taka. Nie wiem, z czego to jest zrobiona, ale tak wygląda oryginalna. A tak wygląda jego. No i teraz, co tam w środku mamy? Jaki tu jest smród. Popatrzcie, dywanik. To jest samochód jeżdżący. Zobaczcie. To jest samochód jeżdżący. Świetnie, nie? Słuchajcie, samochód się cały kleił w środku. Kurde, no ohyda. Ja, wiecie co, mam ciuchy robocze, ale mi nie chciałem tam w ciuchach roboczych nawet wsiąść. Coś strasznego. Nie widziałem, mówię, tego człowieka i nie chcę sobie go nawet wyobrażać. Bo to może być jakiś elegancik się okaże, wiecie jak to jest, nie? Ale naprawdę był chory. Ale wiecie co, piszcie mi w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów obejrzeć u mnie, no to dajcie suba, żeby tego nie przegapić. Ode mnie to wszystko, taki króciutki film update'owy, że tak powiem, bo no musiałem wam to pokazać. No niestety, taką pracę się ma, trzeba samochód zabrać po prostu z ulicy. Czym da się ciepło? Cześć!